uporem i przekonaniem, wiarą i nadzieją, że wyrosną z jego synów mistrzowie świata, spełnił dzisiaj swoje marzenia, ale proszę pamiętać, to nie jest ostatnie słowo, które pan Kazimierz powiedział. Powiem więcej, z 8-osobowej reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Przełajach w czeskim Taborze, 5 zawodników pochodziło z ziemi lubuskiej. Proszę Państwa,